No, kampania wkracza w taki moment kulminacyjny, już można powiedzieć, czyli ten ostateczny. Na pewno rozmawia pani z wyborcami. Co mówią? Jakie problemy zgłaszają? Wyborcy, ja myślę, że przede wszystkim zastanawiają się, czy iść do wyborów. Bo jak nam historia pokazuje, niestety procent wyborców jest dosyć niski. Obawiamy się, że w tym roku ten procent może być również niski. Dlatego kiedy ja rozmawiam z wyborcami, to ja przede wszystkim przekonuję ludzi do tego, aby poszli na wybory. I frekwencja. Frekwencja. Myślę, że najważniejsza jest frekwencja. Żeby ludzie poszli, zagłosowali na swojego kandydata i wybrali swojego kandydata. Dlatego, że no, nie może być takiej sytuacji. A może się wydarzyć, jeśli będzie niska frekwencja. Że może się okazać, że na przykład nasze województwo kujawsko-pomorskie nie zdobędzie żadnego mandatu. Wówczas będzie problem, a przecież teraz idą nowe pieniądze, prawda? Od 2014 do 2020 idą ostatnie duże pieniądze dla Polski i no, marzyłoby mi się, żebyśmy mieli swoich przedstawicieli z naszego województwa, którzy mieliby wpływ na to, jak te pieniądze będą rozdzielane. A jakie potrzeby Grudziądz by tutaj ewentualnie aplikował? Co w Grudziądzu jeszcze potrzeba? Na co te fundusze można by przeznaczyć w ramach potencjalnie możliwych programów unijnych? No tak jak wszyscy, ja też słyszę o tym, że największym problemem Grudziądza to jest jednak brak miejsc pracy, prawda? Bardzo wielu ludzi młodych wyjeżdża, bo nie widzą możliwości na dobry start. Starsi też narzekają, że stracili pracę i nie mogą tej pracy uzyskać i znaleźć. Także myślę, że chyba rzeczywiście naszym największym problemem i najważniejszą sprawą to chyba jest to, żeby stworzyć takie warunki dla nowych, rozwijających się firm, które stworzyłyby nowe miejsca pracy. Coś poza może sprawami społecznymi, infrastruktura, no, która w ostatnich latach już bardzo mocno się rozwinęła. Nie wiem, może coś, no bo były tutaj równe plany, na przykład te Centrum Popularyzacji Nauki, może coś nowego w Państwa tutaj sztabie się, że tak powiem, zrodziło, jakiś nowy pomysł? No, jak Pan wie, ja reprezentuję kulturę i edukację, więc oczywiście znam się przede wszystkim na tym i przede wszystkim chcę tutaj służyć swoją wiedzą, która by była wykorzystana do tworzenia na pewno nowych pomysłów, nowych projektów, być może nowych nawet instytucji kulturalnych. Zdobycie większych pieniędzy, ten podział, żeby był bardziej sprawiedliwy, dlatego że uważam, że coś takiego się dzieje w naszym województwie i utarło się takie przekonanie, że w Bydgoszczy i w Toruniu dzieje się kultura, natomiast w pozostałych miastach z tą kulturą to jest nie najlepiej albo jej w ogóle nie ma. Uważam, że nasza instytucja, czy nasze w ogóle instytucje kultury, które funkcjonują w Grudziądzu, są dowodem na to, że my reprezentujemy tutaj bardzo wysoki profesjonalny poziom i proponujemy naprawdę wiele rzeczy, które równie dobrze mogłyby się odbywać w innych miastach. Dlatego mnie zależy na tym, żeby tych pieniędzy na kulturę było jak najwięcej, żeby ludzie widzieli w naszym województwie, że to jest że to są propozycje dla nich, że to są pieniądze również z funduszy unijnych, bo proszę pamiętać, że też spore pieniądze do podziału są właśnie na edukację i kulturę.